program zaprasza mecenas kanału GAN TV, dostawca sejfów i szaf na broń, firma sejfy.pl. Teraz analiza, jak go widziałeś cały czas od początku do końca i od razu z automatu lufa poszła za oczami, tak? W pierwszym planie ma być cel, czyli ostre widzenie celu, bo widzimy coś ostro, a resztę widzimy drugim planem. Więc lufę musisz widzieć drugim planem, instynktownie ją czuć, rozmazaną, tak jak sobie tłumaczysz, po to, żeby móc skupić się i wyraźnie widzieć cel. Umiejętnie wprowadzić całą technikę w automat, a skupiać się na rzutku oczami. Dzięki temu wiesz już potem, gdzie ta lufa ma dojść. No tak jak z autem, mówię. Tylko żebyście, jeżdżąc świetnie autem, ileś tam musieliście jeździć w tym samochodzie, żeby się tak nauczyć. To tak samo jest ze strzelaniem, nie? Andrzej Leszczyński, GanTV.pl. Witam w kolejnym odcinku. A dzisiaj naszym gościem jest Hubert Olejnik, mistrz Europy i wicemistrz świata w strzelaniach Double Trap. Witam serdecznie. Jesteśmy w bardzo fajnym miejscu, bo na strzelnicy Kochcice to bardzo ciekawy obiekt, w którym znajduje się strzelnica kulowa, strzelnica do rzutków, trzy tory, tor kartowy dla dzieciaków, tor spinaczkowy, tor paintballowy, spa, hotel, więc cała rodzina może tutaj przyjechać. Jedni mogą strzelać, drudzy się bawić, więc jest to taka atrakcja, gdzie na pewno nikt nie będzie się nudził, ale my dzisiaj jesteśmy po treningu strzeleckim właśnie w strzelaniu do rzutków. No i skoro mam takiego mistrza na miejscu, to chciałem cię zapytać w paru słowach, bo słyszałem to na naszym treningu, o jakiś taki trochę może nie tyle złoty przepis na to, jak strzelać do rzutków, ale co w strzelaniu do rzutków jest ważne oprócz samego sprzętu. Mamy tutaj broń z piękną kolbą od MG Customs, natomiast niektórzy mają skills over equipment, czyli umiejętności ponad sprzęt. Jak wiem, jakiś minimalnie dobry sprzęt posiadać trzeba, ale bardzo mnie zaciekawiło dzisiaj to, co mówiłeś o takim połączeniu umiejętności czysto fizycznych z psychologią. I chciałem cię zapytać, co tak naprawdę jest najważniejsze w takim mindsetzie sportowym, kiedy mówimy o strzelaniu właśnie do rzutków. Jest to dosyć wymagająca dyscyplina strzelecka, strzelanie do rzutków, z tego względu, że cel, który mamy trafić, jest niewielkiej wielkości, bo średnicy 11 cm wylatuje na dystansie 15 metrów od nas, akurat w tej dyscyplinie, spod ziemi i leci na 76 metrów. Na starcie prędkość jest 110 na godzinę, więc naprawdę jest szybki. Dlatego tutaj ogólnie wszyscy strzelcy i ludzie, którzy chcą strzelać na wysokim poziomie, powinni posiadać jeszcze inne predyspozycje oprócz samego sprzętu. Tak naprawdę cykl treningowy w strzelaniu polega na tym, żeby polepszać samego siebie. Predyspozycjami, ale potem trzeba pracować nad sferą mentalną, fizyczną, żeby mieć świetny refleks, te rzeczy, które za to odpowiadają. Istotny jest oczywiście ten sprzęt, tak jak powiedziałeś, żeby być skutecznym strzelcem, osada w broni śrutowej jest bardzo istotna, żeby być skutecznym tam, gdzie patrzę, bo przyrządem celowniczym w strzelaniu do rzutków jest ludzkie oko, w połączeniu z dobrze dopasowaną osadą broni, po to, że tam, gdzie patrzę, tam strzelam. Tutaj nie ma przyrządów celowniczych, jak w broni krótkiej, gdzie w broni krótkiej patrzy się poprzez przyrządy, tu się fokusuje oczami, a drugoplanowo widzi się tarczę. Tutaj jest zupełnie odwrotnie, cel jest najważniejszy i skupiamy wzrok na celu, a tym drugim planem ma być lufa, a tak naprawdę nie powinniśmy jej w ogóle czuć. Tylko zaufać oczom, tam gdzie patrzę, tam strzela, dlatego powinna być potrzebna też, jest do tego odpowiednia osada. Wielokrotnie w trakcie tego szkolenia podkreślałeś, jakie znaczenie ma wzrok, patrzenie. To dla mnie trochę było magiczne, ale skojarzyło mi się z treningami motocyklowymi, które sam przechodziłem i wpajano nam, że głowa to jest celownik. Tam, gdzie ja spojrzę, to tam pokieruję motocyklem. Jak mieliśmy patrzeć tam, gdzie chcieliśmy jechać, tam jechaliśmy, a jak patrzyliśmy na elementy, w które nie chcieliśmy wjechać, to właśnie tam jechaliśmy. I trochę
skojarzyło mi się to, bo coś mniej więcej o takiej koordynacji wzrok-ciało mówiłeś w trakcie tego treningu i chciałbym jakby zrozumieć, na czym ten mechanizm polega. To bardzo dobre porównanie. Ja to porównuję do jazdy samochodem, jak tłumaczę to strzelcom, bo to na tym polega, że tak naprawdę my jako ludzie możemy się skupić tylko i wyłącznie na jednej rzeczy, świadomie ją kontrolować, a resztę, czyli technikę, musimy wpuścić pełen automat, musimy wyuczyć instynkt, który będzie odpowiadać za to, żeby ta technika się zadziała. W strzelaniu taki samo w jeździe motorem czy samochodem identyczny sposób to działa. Jadąc motorem czy samochodem prawidłowo wprowadzamy pojazd w drogę poprzez nasze oczy tak naprawdę. Nie skupiamy się na tym, że w momencie, gdy jest zakręt, myślimy, jak skręcić tą kierownicą, czy zredukować biegi, czy wcisnąć pedał, tylko robimy to z automatu. Ludzie, którzy już jeżdżą, tak? Odwrotnie jest w nauce jazdy, gdzie jak instruktor mówi wciśnij sprzęgło, to kursant szuka, patrzy, gdzie jest ten pedał i już traci, ta jazda staje się niebezpieczna. Dlatego to jest identyczne. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, tak jak już wcześniej powiedziałem, ten cel jest ruchomy, jest mały, jest szybki, więc naprawdę musimy wyjść na najwyższy poziom skupienia, koncentracji oczami na tym celu i nic nie powinno nas rozpraszać, żebyśmy mogli się skupić na nim. Dlatego dwutorowo się trenuje podczas strzelania, czyli świadomie i kontrolowanie uczymy się patrzeć odpowiednio na cel, a drugą fazą jakby w tym samym jednoczesnym momencie musi się zadać cała technika tego strzału poprzez motorykę ruchową, naciśnięcie na spust, doprowadzenie tej broni i to trzeba wyuczyć za to instynkt nasz, który ma to robić. Samo patrzenie jest bardzo istotne, ale to już by trzeba było się troszkę głębiej pójść w to wszystko i kiedyś słuchałem takiego ciekawego artykułu wywiadu z profesorem, który wytłumaczył, jak ludzie patrzą. My patrzymy jako ludzie, tak naprawdę wydaje nam się, że widzimy szeroko i dobrze, a tak naprawdę widzimy tylko odpowiedni punkt poprzez żółtą plamkę, widzimy dobrze, skupieniem. Wszystko naokoło widzimy zakłamanym obrazem, on to tak przedstawił. Co to znaczy? Czyli znaczy to, że nie czujemy jakby dystansu do tego, to co tam widzimy. Nie jesteśmy w stanie dokładnie określić położenia, odległości, co przekłada się na rzutki, że my jako strzelcy potrzebujemy mieć cały czas kontakt żółtą plamką z celem po to, żeby czytać prędkość i tor, która się cały czas zmienia podczas jego lotu. Ona się cały czas zmienia. Po to musimy to wiedzieć i czuć, mieć te informacje, żeby odpowiednio wprowadzić broń i żeby oddać strzał. Obrazowo to tak jak z jazdą samochodem. Jeżeli jest zakręt, to kierowca skupia się oczami na drodze. Droga mu mówi poprzez, znaczy oczy mówią o ciału, jaką ma wykonać motorykę ruchową, żeby wprowadzić samochód w tą drogę, skupiając się tylko i wyłącznie na tej drodze oczami. Jest pochłonięty tą jezdnią. Tak samo jest tutaj, identycznie. Tak się trzeba pochłonąć patrzeniem na ten cel, a cała ta motoryka, technika musi odbyć się instynktownie i do tego trzeba dążyć poprzez procesy treningowe. Wspominałeś w pewnym momencie, nie wiem czy dobrze usłyszałem, że któraś ze strzelczyń chyba z Finlandii zalepia sobie okular w jakimś punkcie. Po co to się robi? Tak, bo trenując z wieloma osobami okazuje się, że też, śmieję się, leczę ludzi, bo okazuje się, że ludzie w pewnym, nie wiedząc nawet, nie mają świadomości, że mają jakieś problemy ze wzrokiem. Jest to częste, zdarza się, nawet dzisiaj był taki przypadek, że osoba praworęczna, chcąca strzelać do rzutków, okazuje się, że lewe oko jest dominujące, tak? Bo to dopiero wychodzi przy takim strzelectwie, jeżeli ktoś się nie badał w tym kierunku, a nikt na co dzień nie idzie, nie robi takich badań, wychodzi to często. I z tym naklejaniem to jest przykład akurat mistrzyni olimpijskiej z Pekinu, która z Finlandii, która wygrała igrzyska w trapie olimpijskim. I ona też właśnie ma oko dominujące, ale całe życie była praworęczną osobą, żeby przełożyć moc na prawe oko. Jest to jeden z takich technik, żeby zalepić troszkę, zasłonić tą żółtą plamkę, ale żeby jednak to oko gdzieś tam rejestrowało tą głębię, a moc patrzenia przeszła jednak na to prawe oko. Ile tysięcy strzałów już na koniec trzeba oddać, jak ktoś zaczyna, żeby strzelać, trafiać w taki, nazwijmy to, zadowalający sposób?
To jest ciężko powiedzieć, ile strzałów, to wszystko zależy, w jaki sposób ten trening jest robiony, jak mądrze, bo to nie wszystko zależy od ilości, tylko od jakości. Ja mówię, tak jak mówię, też ludzie się mnie pytają, ile trenować i w jaki sposób. Ja zawsze mówię, że najważniejsza powinna być jakość treningu i czym lepsza jakość treningu, tym mniej strzałów, ale więcej ten człowiek wynosi z tego treningu i szybciej dochodzi do coraz lepszych wyników. Hubert Olejnik, mistrz Europy, wicemistrz świata w strzelectwie Double Trap, był dzisiaj naszym gościem. Jeśli mielibyście jakieś wasze spostrzeżenia, pytania do Huberta, napiszcie proszę to w komentarzu pod filmem. A ja dziękuję, że byliście z nami w kolejnym odcinku. Dziękuję ci bardzo za wizytę serdecznie. W studiu. I do zobaczenia następnym razem. Andrzej Leszczyński, GanTV.pl. Pozdrawiam. A niecałe dwa tygodnie temu Hubert wraz z dwoma kolegami Adrianem Drobnym i Michałem Slamką wygrali drużynowo Mistrzostwa Świata w konkursie strzelania do rzutków w Korei. Teraz, kiedy już wiecie, jak istotna jest dopasowana do strzelca kolba, nie pozostaje wam nic innego, jak odwiedzić MGS Custom i zamówić dla siebie i waszego grzmiącego kija stosowny kawałek pięknego orzecha.